Witam Was serdecznie w tak zwanych szybkich wersjach Kto pyta. Podobnie jak ostatnio chyba zrobimy to w dwóch częściach, bo czas nie pozwala, natomiast staramy się odpowiadać, znaczy nie my, bo to nikogo mnie nie stoi. Rozglądam się jak Travolta, a ja się staram. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Pytania, które przyszły od Was, lecimy od tak zwanego tylca. Krzysztof Pronobia. Panie Przemku, Kamil Łaszczyk, gdzie mógł dojść odpowiednio prowadzony i bez kontuzji? Wiadomo, że Szczurek wciąż walczy, ale nie oszukujmy się, że już na tym levelu, na który się zapowiada. To znaczy, słuchajcie, no biorąc pod uwagę, że wygrał z późniejszym mistrzem świata, to farmerem można by bardzo daleko sięgać, gdzie mógłby zajść. Natomiast no, kontuzje są częścią tego, co powoduje, że sportowiec jest tym, kim jest. Mnóstwo jest w każdej dyscyplinie sportowej zawodników, którzy mogliby zajść nieporównywalnie dalej, gdyby nie trafiły ich kontuzje. U Szczurka jeszcze doszło do tego, że kontuzje zaczęły się łączyć z problemami z ówczesnym promotorem, czyli Andrzejem Wasilewskim. To się wszystko zmieszało, wszystko w jedno, drugie, przerwy. No, jak oglądałem Szczurka w Stanach, no to się wydawało, że walki o tytuł mistrza świata są kwestią miesięcy. Były dyskusje na ten temat, Russell Jr. i tak dalej, później się porobiły te kontuzje i się skończyło na rozmowach. Dla mnie, to miałem rozmowę z Mateuszem Borkiem na ten temat, w Londynie również rozmawiałem, Szczurek w ciągu najbliższego roku musi uderzyć bardzo, bardzo wysoko, albo już będziemy musieli zapomnieć o Szczurku, takich jak Chocolatito, którzy mają 34 lata i walczą na tym poziomie, to jest 1 na milion w tych niskich kategoriach wagowych. Hadzi Murat Gadzijew, witamy Hadziego. Jak to jest z tymi Kubańczykami do Polski? Mogą przylecieć i boksować zawodowo, legalnie, bez większych problemów od USA, muszą uciekać łódkami czy tratwami. Jak to wygląda od strony prawnej? To znaczy, słuchajcie, no oni jak przylatują do Stanów Kubańczycy, to są ok, tylko muszą dotrzeć do Stanów. Tutaj nie ma problemu wizowego z Kubańczykami, tu jest problem, jak mają dolecieć. No bo zwykle ci Kubańczycy, które pojawiają się w Stanach, no to uciekli jakąś inną drogą, albo przyjechali na zawody jako amatorzy, albo byli gdzieś w Kanadzie i stamtąd polecieli, musieli się dostać do Kanady, to jest ten problem. Także to nie jest jakaś różnica wizowa, jak są przyjmowani Amerykanie, Kubańczycy w Kanadzie, tylko jak mają dotrzeć do tego kraju. Tu jest ten problem. Ci Kubańczycy, którzy pojechali do Polski, mogli równie dobrze pojechać do Stanów. Absolutnie tak, to nie miejcie żadnych złudzeń. Skoro są już tutaj, no to nic ich nie powstrzymuje tutaj, czyli w Polsce, czyli u Was, nic ich nie powstrzymuje, żeby kupili bilet i polecieli do Stanów Zjednoczonych. Takiego problemu nie ma. Problem jest wydostać się z Kuby. Jedziemy dalej. Tu jest Hadzi. Will race for food. Kto goli hajs z DAZN? Czy opłaca się jeszcze co próbować, skoro nie jesteś na żadne walki w Polaków w najbliższych miesiącach? Wie pan, jeśli pan subskrybuje box na zasadzie jak walczą Polacy, to mnie interesuje. A jak nikt inny nie walczy, to mnie to nie interesuje, bez względu na poziom, jaki jest, jaka różnica jest, to do tego chyba nie ma nikt żadnych wątpliwości pomiędzy poziomem polskim i światowym. No to rzeczywiście, jeśli pana nie interesują walki Polaków, no to może nie, no bo nie wiadomo, to nie od DAZN zależy, czy Polacy będą walczyć, czy nie. DAZN może to zapłacić, także to jest chyba odpowiedź na pana pytanie. Jeśli pana interesuje tylko polski boks, nie ma żadnego problemu. Jak będzie duży polski boks, to zapewniam pana, że będzie na DAZN. Niech pan zwróci uwagę, tak rozciągając tą odpowiedź, gdzie walczą Polacy duże walki. Nie w Polsce. Nie, nie walczą w Polsce. Także to jest odpowiedź na pana pytanie. Mariusz Pytkowski, pana zdaniem Mahmudow, który słabo wypadł na tle Wacha, miałby pana zdaniem szansę z Heleniusem lub Dubois? To jest dobre pytanie, wie pan. Myślałem o tym, nawet oglądając później tą walkę jeszcze raz Mariusza Wacha. Wie pan co, ja nie wiem, gdzie jest Dubois. Bo normalnie to przed tym pojedynkiem, wiecie o kogo chodzi, zaraz mi się przypomni, to wydawało mi się, że
że on jest znacznie wyżej. Natomiast ta porażka, ja wiem, że tam miał kontuzję oka i tak dalej, sprawiła, że trochę inaczej na niego patrzę. No musiałbym z kimś go zobaczyć. No problem jest teraz, że nawet jak go zobaczę w tej walce z tym człowiekiem od Kinga, no to ja nie będę nic wiedział, no bo tamten też jest kompletnie nikim. Także nie wiem. A czy Helenius by wygrał z Mahmudowem? Też nie wiem. To takie 50 na 50. To znaczy, powiem tak. Zakładając, że Dubois jest dobry. Znaczy jest tak dobry, jak myślimy. To ja uważam, że większe szanse miałby Dubois niż Helenius. Natomiast no nie wiemy, jaki jest w tej chwili Dubois. Ta porażka sprawiła, że po prostu nie wiemy. MCK Nysa, kiedy vlogowa wycieczka po całym Chicago, pozdrawiam. No wie pan, jak znajdę czas. A tego nie ma. Tak przypominam, vlogi to jest przyjemność robienia dla was, natomiast niespecjalnie jest to coś, co robię zawodowo. Także jak znajdę czas, to się przejadę, jak będę w downtown, czasami jestem, ale to trzeba wsiąść i pojechać, ale postaram się zrobić. Marcin Jamruk, jak pan widzi przyszłość Kownackiego, może już wkrótce sam Kownacki będzie mógł na to pytanie odpowiedzieć. Czekamy na walki, podobnie jak czeka Adam, tam pewne rzeczy się kroją, może już wkrótce więcej na ten temat. Nie jest do końca przegrany, natomiast będzie mu bardzo, bardzo trudno w tej chwili wspiąć się na poziom, na którym był. Co musi zrobić Teofimo Jarek Soda, żeby odbudować swój status gwiazdy po przegranej z Kambososem? Musi wygrać z gościem, który jest na tym samym poziomie co Kambosos albo w pierwszej dziesiątce, a najlepiej w pierwszej piątce kategorii lekkiej. Czy tam wszystkiego w pobliżu kategorii lekkiej, bo tak co do Lopeza, to tak specjalnie nie wiemy, w jakiej kategorii wagowej chce walczyć. Tam różne zapewnienia słyszymy oczywiście, natomiast no, chciałbym wiedzieć na 100%. Po tym jak dostanie rywala, to będziemy wiedzieli. On sam, według jego słów i jego nowego teamu, przypominam, tata już nie jest tą częścią najważniejszą tego teamu, tam nie będzie żadnych walk rozbiegowych. To jest od razu na maksa. No zobaczymy. Ronaldo 7. Czy jak Golovkin by pokonał Canelo we wrześniu, to trafi na miejsce numer 1 obecnego pound for pound? Też dobre pytanie. Zależy którego pound for pound, bo tych jest chyba ze 3 albo 4 są. Wiem, że koledzy z magazynu Ring, czyli ten pound for pound chyba najbardziej serio brany, to oni to podchodzą do tego, że jedno zwycięstwo nie automatycznie z numerem 1 nie oznacza automatycznie, że wskakujesz na numer 1. Oczywiście, gdyby wygrał z Canelo, a taka opcja istnieje w wieku 39 lat, no to musi być drugi. Czy musi być pierwszy? Niekoniecznie. W ringu wątpię, żeby był na ESPN-ie, może być pierwszy. Natomiast w Pound for Pound magazynu Ring myślę, że byłby drugi. Ale nie myślę, że byłby pierwszy, bo całokształt, jak popatrzycie, ostatnie 18 miesięcy Canelo, 18 miesięcy Triple G, no to będzie za mało, żeby go tam wrzucić. Mimo, że wygra z numerem 1. Pan Kamil Adamiszyn również pyta na temat Golovkina, to od razu wrzucimy, czy pana zdaniem będzie w stanie we wrześniu zagrozić Canelo. Zdecydowanie mniejsze szanse niż miał w tych pierwszych dwóch walkach. Przypomnę, według mnie pierwszą wygrał, to w ogóle nawet nie ma żadnych wątpliwości. W drugiej ewentualnie damy się namówić na remis, bo tutaj walczył już bardzo dobrze Canelo. Natomiast ultra ciężko to będzie. Ostatnio Abel Sanchez mówił o paru zawodnikach, którzy mogliby z nim wygrać, podając m.in. dobrze trenowanego Canelo Vareza. Mówiąc o Benavidezie, również padł ten pomysł Benavideza. Natomiast nie wiem specjalnie, czy inaczej, bo coś muszę panu odpowiedzieć. Nic, co widziałem do tej pory w wykonaniu Triple G, nie napawia mnie optymizmem. Nie widziałem tych ostatnich paru walkach. Nie widziałem niczego specjalnego. A musisz być naprawdę specjalny, żeby wygrać Canelo. Ale to naprawdę, naprawdę specjalne. Także co do tego, to tutaj są na pewno znaki zapytania.
James Braddock. Czy nie uważasz, że jeśli zakazuje się rosyjskim sportowcom startów, to tak samo powinno się zakazać izraelskim i wcześniej amerykańskim? Wiem, że nie ma szans na przeczytanie tego pytania, ale mimo to je zadam. James Braddock, no jak widzisz, szanse są, bo właśnie to pytanie przeczytałem. Doskonale wiem, w którą stronę to pytanie jest skierowane. Chodzi oczywiście o te wszystkie konflikty wojskowe, w których brały udział armie angielskie, amerykańskie, francuskie, bo jak wymieniasz te kraje, no to każdy z nich był w wielu miejscach, Syrii, Iraku i tak dalej. Także to by trzeba wyeliminować połowę świata. Izraelskim, słuchaj, no jeśli byśmy brali pod uwagę kraje, które były zaangażowane w konflikty, nie były zaangażowane w konflikty nigdzie na świecie, no to mistrzostwa świata to byliby Szwajcarzy kontra Rumunii. No taka jest prawda. Natomiast oczywiście nie będę się w tej chwili bawił w różnice pomiędzy tamtymi konfliktami, które były zaaprobowane przez cały świat, a to chyba jest największa, bo tamte wszystkie konflikty, o których mówisz, czy miały sens, czy nie, kompletnie zupełnie inny temat, Braddock, ale były zaaprobowane przez ONZ, różne organizacje i tak dalej, natomiast tutaj jest 99,9%, Chiny nie liczę, a jest przeciwko tej agresji, więc tutaj jest ta podstawowa różnica, natomiast byśmy mieli odciągnąć kraje, które w niczym nigdy nic nie robiły i nie pomagały w jakiś tam sposób, logistyczny, żołnierzami, działami, no to Mistrzostwa Świata, to mówię, Szwajcarzy by grali chyba ze samymi sobą, nawet nie wiem, czy Rumunii gdzieś tam jakiejś armii nie wysyłali. Przeczytane pytanie. Nie ma tematów tabu, chyba że dotyczą takiego jednego palanta. Te tematy są zawsze tam. Michał Suchta, czy pana zdaniem z powodu braku godnych rywali w swoim prymie? Ja te pytania widzę pierwszy raz w życiu. W tej chwili czytam. To do Braddocka jeszcze raz. Bracia Klitschko nie zostaną wyżej klasyfikowani w historii. Heavyweight, ich okres panowania, przypadł kiedy pięściarz, jak na przykład Lennox Lewis, skończyli karierę dopiero pojawienie się generacji Fury, Joshua, miał pięściarzy na zbliżonym poziomie. Po części tak. To jest prawda. Słuchajcie, to jest niestety zawsze prawda, jeśli chodzi o każdy sport, że możesz być genialny w czasach, kiedy jesteś tylko ty genialny i nigdy nie ma jakichś genialnych walk, no bo nie można do ciebie porównać nikogo. Albo możesz być genialny jak Michael Jordan w czasach, kiedy było mnóstwo genialnych i wtedy wszyscy wiedzą, że jesteś najlepszy na świecie. Bardzo możliwe. To jest dobre pytanie i uczciwe pytanie dotyczące braci Klitschków. A czy oni sobie sami też po części zawalili, chcąc sobie ustawiać rywali? No bo pamiętajcie, dlaczego zerwano kontrakt z HBO. Panowie mówili, z kim chcieliby walczyć i w tym momencie Klitschkowie i w tym momencie HBO powiedział, nie, chwileczkę, to my te miliony ci płacimy nie dlatego, żebyś ty nam mówił, z kim chcesz walczyć, my ci powiemy, z kim chcesz walczyć. Natomiast po części tak. No, czasami żyjemy w czasach, kiedy są sami super zawodnicy. W kilku kategoriach wagowych w tej chwili to w ogóle jest obłęd. Półśrednia, lekka i tak dalej. No to może być tak, że tu połowa tej, nie wiem, pierwsza dziesiątka będzie w Hall of Fame. No ale to już niestety jest fakt. Ale to coś w tym jest. Jaka pana ulubiona herbatka? Znaczy wie pan co, ja w ogóle lubię herbatę, ale podejrzewam, że panu nie o to chodzi. Natomiast ja bardzo lubię herbatę. Słowo honoru. Ja herbatę to piję minimum raz dziennie. Prawdopodobnie dwa razy dziennie. Te inne herbatki to różne winka z fajnych miejsc w Kalifornii. Czerwone raczej. Łyskacze niewiele, jakieś dobre... co ostatnio odkryłem, to jest dział alkoholowy. Znaczy nie odkryłem, tylko zaczęło mi się podobać parę dobrych irlandzkich whisky piłem ostatnio, ale o czym ja w tej chwili myślę? Teraz mi się przypomni. Nie będę wstawą przynosił w tej chwili. Natomiast jakieś dobre whisky, ale raczej Highland z tamtego regionu. Ale naprawdę wielu z was ma pojęcie na mój temat. Nie pojęcie, źle powiedziane. Przekonanie, że to jakiś alkoholik. Słuchajcie, u mnie butelka whisky potrafi stać 2 tygodnie albo 3 tygodnie, jedna, zanim zostanie wypita. Ile lat zajmuję się tematyką bokserską? Od, dokładnie mogę panu powiedzieć, od 92 roku.
Pozdrawiam pana serdecznie, to pan Paweł Szydło pytał się. Marcin Ciszak, co można osiągnąć, Michał Leśniak, pas zawodowego mistrza Polski, pas europejski, czy może coś więcej? Wie pan, zawodowy mistrz Polski, to biorąc pod uwagę, jak kto walczy w wadze ciężkiej, mówili o tym koledzy w kanale sportowym, polecam ten ostatni kanał sportowy, bardzo dobrych parę wypowiedzi kolegów mówiących o tym, że no to bez sensu jest, to co się dzieje, jeśli chodzi na przykład wagę ciężką, walczy dwóch pięściarzy, którzy, no nie wiem, w pierwszej dziesiątce są, inaczej, nie sądzę, żeby byli w pierwszej dziesiątce pięściarzy wagi ciężkiej, których zresztą w Polsce nie ma. Także ten tytuł nie znaczy niestety absolutnie nic. Pas europejski to już byłoby coś. To już byłoby absolutnie coś. Natomiast zobaczymy. Bo oczywiście ta walka ostatnia Michała Leśniaka była prawdopodobnie najlepszą, jaką kiedykolwiek stoczył. Co do tego nie ma wątpliwości chyba. Natomiast no, też trzeba patrzeć, z kim tą walkę stoczył. Natomiast wyluzował się. Myślę, że europejski pas to jest na chwilę obecnej max. Tu jest, widzę, jakiś dziekan 1973, ulubione, brandy, o tym myślałem. Dobre brandy z Kentucky jest rewelacyjne, jest lepsze niż whisky, naprawdę. Trzeba wydać kupę szmalu. Przeskoczyłem pytanie, ale to jest żywiec taki mój z wami. Andrzej Pan, czy Chad Johnson przed walką z Andre Wardem zmagał się z jakimiś problemami, jeśli nie, jaki był główny powód tak jednostronnego pojedynku? Wszystkim zaczął od fatalnych wypowiedzi, mówiąc, że bycie mistrzem olimpijskim to kompletnie nic nie znaczy, bo to są zawodowcy. Szedł po bandzie w tym momencie Chad. Po drugie, czuł się pewnie, ponieważ był w wyższej kategorii wagowej, natomiast nie walczył w wyższej kategorii wagowej. I zrobił z niego, powiem szczerze, to było poważne zaskoczenie dla mnie, mimo że zawsze byłem fanem Andre Warda. Jakie kotlety z niego zrobił, w 10 miał go chyba na deskach, wyprzedzał go, także to było aż żal patrzeć. Koło 6 rundy, no to było widać, że Andre Ward dokładnie wie, co za chwilę chce zrobić, co chce zrobić Chadoso. Że no, po prostu no, ma go tak rozgryzionego, bo taki był Andre Dawson, to jest jeden z tych pięściarzy, którzy potwierdzają tą tezę, że trzeba mieć brain, czyli tak zwany mózg, walcząc w boksie, bo same umiejętności, same fizyczne umiejętności to jest zdecydowanie za mało, bo po prostu przeczytał go po trzeciej rundzie i to była zabawa, przekładał go z ręki do ręki, szybszy, dokładniejszy, wszystkim trafiał go kiedy chciał, także nie słyszałem o tym, że miał jakiekolwiek problemy. Ulubione trunki to już było. Idziemy dalej. Jak pan ocenia ostatnie KO Jackiewicza i że dobrze reprezentuje boks w dziedzinie, to Wilk Polski się pyta, nie oglądałem. Rafała Jackiewicza, fajnie się go oglądało, kiedy traktował boks poważnie. Od dawna nie traktuję to boksu poważnie. Traktuję to zabawowo i zarobkowo. Nie interesuje mnie zupełnie jego kariera teraz. Lato. Witam panie Przemku. Jakie są pana przewidywania co do dalszej kariery Damiana Knyby, patrząc na jego dwóch ostatnich rywali, to jest taki żart, że boksuje w walkach wyciągnięte. No to pan dokładnie powiedział to samo, co ja powiedziałem w ostatnim vlogu, czyli zna pan dokładnie moją odpowiedź. Polecam, bo nie chciałbym zabierać czasu tym, którzy nie oglądali ostatniego vloga. Nic nie wiemy na temat kariery, ani jak się może potoczyć Damiana Knyby. Walki wieczoru w tym wykonaniu to jest żenada. Ale o tym mówiłem w ostatnim vlogu. Dillian White i ten uśmiech w stronę Wildera to jest hit obecnych czasów wagi ciężkiej. Adam Gogol. Czy wie pan, na mnie zupełnie nie robią wrażenia rzeczy, które pięściarze robią poza ringiem. Kompletnie mnie to nie interesuje. Bo to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To się w wielu przypadkach zupełnie nie przekłada na to, co było w rzeczywistości. Nie ma lepszego przekładu. Nie ma. Niż Majdana kontra, o kim w tej chwili myślę, niż walka Majdana. Nie ma lepszego przykładu na to, bo to był piękny przykład, kiedy Bronerowi się wydawało, że coś oznacza, wygłupiał się. Zobaczcie sobie ważenie. Odstawiał kompletnego idiotę i został, że tak powiem, brutalnie mówiąc kolokwialnie, wydymany big time. Na ringu zrobione zostały z niego kotlety, więc wszystko przed, co jest, naprawdę, wierzcie mi, ja nie mówię tylko dlatego, że tak mówię, tylko jak czytacie mnie albo oglądacie, to wiecie, że tak jest, zupełnie nie zwracam na to uwagi, bo to nie ma zupełnie żadnego znaczenia, kompletnie zero.
Piotr Kowalski, czy wróciłbym do ojczyzny, jeśli sytuacja stałaby się podobna jak na Ukrainie, jaki jest stosunek Polonii w tej sprawie? Wie pan co? Nie wiem, szczerze mówiąc, jaki jest stosunek Polonii w tej sprawie. Musiałbym porozmawiać z kolegami, którzy siedzą w kwestii przekonań politycznych Polonusów w Stanach Zjednoczonych. Ja w tej grupie nie jestem. Ja oczywiście jestem Polonusem mieszkającym w Ameryce od 30 paru lat, natomiast nie biorę udziału w żadnych tego typu zebraniach, które jest mnóstwo spotkania i tak dalej. Słuchajcie, wiecie dlaczego? Bo ja wyszedłem z podstawowego dla mnie logicznego wniosku, że jeśli nie żyjesz w konkretnym kraju, a nie żyję w Polsce, jeśli nie interesujesz się na co dzień tym, co się dzieje, a to, żeby się interesować na co dzień i mieć solidne pojęcie, to trzeba by przestać pracować, to nie możesz się na ten temat wypowiadać. Ja dlatego się rzadko wypowiadam na temat boksu amatorskiego w Polsce, a mógłbym, bo niby znam te nazwiska, ale ja tych gości nie znam. To samo jeśli chodzi o politykę. Pewnie, że jakbym odpowiadał na pana pytanie, czy wróciłby pan do ojczyzny i sytuacja stałaby się podobna. Ja co prawda nie mam nikogo z rodziny już w Polsce. Przykro powiedzieć, wszystko, cała moja rodzina, tata, mama, wszyscy nie żyją, braci, sióstr nie miałem. Także to nie jest kwestia obrony rodziny, ale wie pan co, w moim wieku to ja tam chyba bym przeszkadzał. Co dalej z Chocolatito? On chce estradę. Tutaj pan Bartek Zaguł, bo ja do domu nie będę kombinował, że czegoś nie opuszczam. Trzy najlepsze walki, jakie pan widział. Kiepska parodia pięściarska. I pan co, to jest na oddzielny vlog. To są wszystkie te materiały. Tego typu, na to nie można odpowiedzieć w ciągu jednej minuty. Czy tam półtorej minuty. Dlatego nie odpowiedziałem. Nie to, że chcę pominąć, ale wie pan, to jest... No nie da się tego w tej formule zrobić. Co dalej, Chocolatito, on chce bardzo estradę, natomiast ja zdecydowanie chciałbym walkę z Van Gekiem, albo jak go u nas nazywają, z Rungvisai. Moim zdaniem walka z Rungvisai byłaby zdecydowanie lepsza, prawdopodobnie byłoby KO w jedną lub drugą stronę, natomiast wydaje mi się, że prędzej jest do walki z estradą trzeciej. Także są do wyboru dwie trylogie, Rungvisai albo estrada. Ja stawiam na Rungvisai, byłaby rzeźnia. O, Joe Joyce, to jest ten, o którym mówiłem z DBA, bo jest pytanie. Paweł Cybulski, dzień dobry, jak pan widzi walkę Joe Joyce kontra Joseph Parker, moim zdaniem Joyce by wygrał. Po 50%. A nie, zmieniam zdanie. Bo przypomniało mi się, jak wyglądał, przypomniało mi się, jak dawno nie było. Jak wyglądał Derek Chisora w walce z Josephem Parkerem, właściwie jak Parker wyglądał w walce z Chisorą. Nie ci sami pięściarze. Ja rozumiem, że Joyce i Chisora to kompletnie dwóch różnych ludzi. Natomiast jeśli potrafiłby wzbudzić sobie tą agresję, której wydawało mi się, że już nie ma, Joe Parker, to on by tą walkę z Joyce'em wygrał. Michał KK. Kto by wygrał, Knyba czy Wach? Wach. Bez żadnych problemów. Jak pana zdaniem potoczyłby się rewanż White'a z AJ'em? Nie wiem. Powiem panu, że ponieważ ja uważam, że White nie jest takim dobrym pięściarzem, jak się wielu z was również wydaje, także stawiłbym na AJ'a. Jak pan ocenia Super Sonic Boom, jak pan ocenia powrót Parzęczewskiego do półciężkiej, no także stracił 2 lata życia, kompletnie bez sensu. Był chyba w pierwszej trójce czy czwórce rankingu, chyba w WBO, w Super 7 i wszystko wyglądało dobrze. No ale jedno pytanie mam teraz do Roberta, który oczywiście on decyduje o tym, w jakiej wadze najlepiej się czuje i nie będę mówił mu, w jakiej ma walczyć. Natomiast mam nadzieję, że promotorzy będą zapraszać pięściarzy z kategorii półciężkiej, będącej gdzieś tak pod koniec pierwszej setki wagi rankingu Boxreka, a nie gości numer 300, bo to nie miałoby żadnego sensu. Albo nie będą teraz zapraszać gości z niższych kategorii wagowych. Dla Parzęczewskiego. Zapraszajmy ludzi, którzy walczą na co dzień w kategorii półciężkiej. Dla kogoś, kto twierdzi, że da sobie radę w półciężkiej. Nie wiem jak, ale oby. Ja jestem jak każdy, niech próbuje. Nie rozumiem w takim razie, dlaczego twierdził, nawet chyba w wywiadach ze mną, że to
zejście do spółciężkiej absolutnie mu posłużyło. Można znaleźć wywiady ze mną, gdzie mówi Paręczewski, że to było najlepsze, co mógł zrobić. Okazuje się, że nie mógł. Że to nie było najlepsze, co mógł zrobić. Słyszę, że będzie wrócić dopiero chyba we wrześniu. TBE, czyli Best Ever, pyta się, czy zdaniem Floyd, moim zdaniem Floyda Mayweathera można nazwać najlepszym w historii. Nie, ale w pierwszej trójce na pewno tak. W pierwszej trójce na pewno tak. Czy nam się to podoba, co nie, to weźcie sobie pod uwagę taki okres, w którym Floyd chyba albo bił się z 4 czy 5 pod rząd aktualnymi mistrzami świata, albo gośćmi, którzy właśnie byli mistrzami świata. Pierwsza trójka najlepszych w historii. Piątka. Trójka to może poszedłem po bandzie. Chyba tak. Jan Kowalski, czy Michał Cieślak jest obecnie najlepszym cruzem bez pasów, to znaczy numerem 4? Bo tak, 4-5 w piątce najlepszych w tej chwili z pięściarzy wagi junior ciężkiej. Mi się wydaje, że jest. A tu pan pyta jeszcze, czy mógłby spróbować 2-3 wal w kategorii Bridger i zawalczyć o pas prawdopodobnie Rivasem. Nie, wie pan, to jest życzeniowe myślenie. To jest bez sensu. Michał Cieślak jest zawodnikiem wagi junior ciężkiej. Powtarzał to kilkanaście razy i nie interesują go żadne przeskoki w wyższe kategorie wagowe. Michał Cieślak robi bardzo dobrze to, co robi w tej chwili, a poza tym nie ma go w kategorii Bridger, nie ma go w rankingu. Pewnie jakby gość tak wysoko stojący w wadze cruiser przeskoczył do Bridger, to by nagle się WBC zainteresowało nim. Na pewno tak by było, bo takie przypadki są. Natomiast to nie jest droga Cieślaka. Poza tym, wie pan co, proszę mi wierzyć, że zmiana kilogramów i później powrót do tego, co się robiło w tej normalnej kategorii wagowej, nawet jak ta różnica kilogramów jest, nie wiem, 5 do 7, czyli tyle, co normalnie zawodnicy przybierają, to jednak wykańcza organizm. Michał Cieślak jest rewelacyjnym pięściarzem wagi junior ciężkiej i niech tak zostanie. Giuseppe Marotta, patrząc obecnie na to, co się dzieje w świecie, zastanawiam się, na kiedy zostanie przełożona walka Usyk, Joshua, czy w ogóle Usyk będzie chciał walczyć, jak będą wyglądać jego przygotowania. Antoni pewnie zdąży zawalczyć z kimś w międzyczasie, zanim sytuacja się wyklaruje. To znaczy, wie pan, nie wiemy. Pan tu jeszcze mówi, pamiętacie, jak nakręcali Ediego na rewanż na Ukrainie? Brzmi to trochę creepy. Znaczy, wie pan, to nie miało nigdy szansy realizacji. Ze względów finansowych. Pieniądze na Ukrainie za bilety kosztują nieco mniej niż, czy kosztowały by wtedy, niż kosztują na przykład na Wembley. No to dlaczego ktoś ma brać w hrywnach, jak może brać w funtach? Tyle samo albo więcej. Łatwy rachunek ekonomiczny. Natomiast nie wiadomo, czy kiedy ta walka będzie i jak to będzie wyglądało, czy Usyk będzie chciał w ogóle jeszcze walczyć. Trudno w tej chwili powiedzieć. Eddie doskonale o tym wie. Natomiast znalezienie zawodnika, z którym miałby walczyć bezpiecznie Anthony Joshua, no to nie będzie taka prosta sprawa, bo jak dostanie jakiegoś kompletnego ogóra, no to czy ludzie to kupią? No niekoniecznie. Jakby to była pierwsza walka po przegranej z Ruizem, to tak, ale to nie jest pierwsza walka po przegranej z Ruizem. Nie wiem, jaki miał być to zawodnik. Przypominający Usyka? Przypominający normalnych, ciężkich teraz? Trzeba będzie mu dać zarobić, no bo to się przeciąga bardzo długo. Nikt tak naprawdę nie wie. Wszystkie te rzeczy, co czytacie, wierzcie mi. To się może skończyć wtedy, to się może skończyć tamtedy. Bzdury. Nikt nic nie wie. Współpracuje pan z Polsatem. Czy jest to przyczyna tego, że nie pojawia się pan w bokserskim programie kanału sportowego Konflikt Interesów? Etoto zawsze było łączenie z panem, ale nie ma Etoto już. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że Etoto już nie ma. Nie sądzę, żeby to był jakiś większy problem. Firma pod nazwą Polsat, nikt ze mną na ten temat specjalnie nie rozmawiał, żeby nie występować w kanale sportowym. Tam jest chyba wystarczająco wielu w tej chwili ludzi, którzy dają sobie spokojnie z tym radę. Nie wiem, może w przyszłości to się zmieni. Natomiast powód, dla którego nie ma łączenia ze mną w Etoto, jest po prostu nie ma programu w Etoto. Mati przeniósł Etoto, pomysł Etoto do kanału sportowego.
jak bardzo majętny jest Mauricio Sulejman, zastanawiam się, dlaczego ciągle mu mało robią jakieś cyrki w kategorii lekkiej Paweł Nowak. No wie pan, pieniędzy nigdy nie jest za dużo, no biedny nie jest. Jego tata już był szefem przecież WBC, a pieniążki, jakie się brało za te walki w czasach Mike'a Tysona i wcześniej, 10 lat wcześniej, no to były straszne pieniądze. Te przeliczniki, jak pomyślicie, że wtedy ludzie zarabiali 5 do 10 milionów dolarów, no i nawet więcej, to te 10 milionów dolarów, to dzisiaj to jakby wszyscy zarabiali po 80. Taka jest przebitka. No to sanctioning fee, czyli te opłaty za sankcjonowanie walki też były odpowiednie. Także biedny na pewno nie jest. Mafoki, czy walka Taylora z Lopezem ma jeszcze większy sens, czy walce z nim Luz i z Crawfordem, lub z Crawfordem chyba miałby realne szanse? Znaczy, Taylor Lopez to dla mnie jest najlepsza walka, jaką można w tej chwili zrobić. Słowo honor. W tej kategorii wagowej i dwóch ludzi, co do których są znaki zapytania. No bo, że jest olbrzymi znak zapytania po tym, co się stało w ostatniej walce z Taylorem, to wiemy. To doskonale wiemy. Bo wyglądał tragicznie. Gdyby tak walczył z Lopezem, nawet ten Lopez z Kambososa to by go znokautował. A już Crawford to chyba by śmiechem by go zabił. Także ten Taylor to był tragiczny Taylor. Natomiast dlatego właśnie ta walka Lopez kontra Taylor jest fenomenalna dla mnie, bo też są znaki zapytania po Kambososie i to big time, jeśli chodzi o Lopeza. Super walka do zrobienia, nie do zrobienia podejrzewam finansowo. Natomiast jakby chciał pokonać Cojones Taylor, pokazać Cojones, czyli jaja Taylor, to powiedział, ok, walczymy z Lopezem. Nie widzę takiej opcji. Nie widzę takiej opcji, żeby to powiedział. A powinien. Po tym, jak w dalszym ciągu ma szczęście, że te pasy jeszcze zachował po tym pojedynku, który przegrał. Jeszcze ze trzy pytanka pociągniemy. W pierwszej części Gatus. Cześć Przemek, zastanawiałeś się, co by było, gdyby Gołota wygrał walkę z Tysonem. Jakie miałby opcje Andrew? Pozdrawiam całą ekipę. Słuchajcie, milion razy się zastanawiałem. A jakie miałby opcje Andrzej Gołota? Jakie by chciał? Andrzej Gołota, jakby wygrał z Mike'em Tysonem wtedy w Detroit, no to mógłby sobie wybierać rywali. Autentycznie mógłby wybierać rywali. Kolejka do Andrzeja Gołoty to by była jak stąd do, nie wiem, nie, jak na stacji benzynowej dzisiaj, bo u nas też na stacjach benzynowych dzisiaj podjeżdżą kolejki. To byłoby z 10 gości, którzy powiedziałoby, chcę walczyć z Gołotą. Czyli wszystko było w Andrzeja w rękach po raz kolejny zresztą. Po raz kolejny zresztą Andrzej miał praktycznie przyszłość w swoich rękach. Jak pan ocenia karierę Alberta Sosnowskiego? Czy poznał go pan, czy wyciągnął Max ze swoich możliwości na tamte czasy? Oczywiście, że poznałem Alberta. Widzieliśmy się nawet w Londynie. Nie było okazji pogadać, bo się spotkaliśmy na ważeniu. Akurat gdzie były dzikie tłumy, naszych zresztą, cieślaka, ale ja uważam, że Albert wyciągnął 300% z tego, co mógł. Także jeden z tych pięściarzy, którzy absolutnie na maksa wyciągnęli wszystko, co mogli. Stary Janusza, czy Pindery, czy miał pan kiedyś sytuację, że jakiś zagraniczny pięściarz się na pana obraził, chodzi mi, zadał pan jakieś niekomfortowe pytanie, albo napisał pan coś, do czego uraziło, odczuł pan, że gość strzelił w pocha. Ciekawostka, bo jeśli tak, to polscy pięściarze mają problemy, że człowiek większość, znaczy były też, ale nie za dużo, chyba nikt tu, powiem wam, w Stanach nie możesz za bardzo się obrażać na media. Jeśli, nie wiem, znasz kogoś, no trzeba napisać to, co widzimy. Natomiast polscy pięściarze, to mi się bez wymienia nazwisk, parę razy mi się zdarzyło, a myślałem, że jesteś moim kolegą. Odpowiedź na to jest, a co ma jedno do drugiego? Kompletnie nic nie ma do drugiego. Ja tak samo oceniam tych, którzy są moimi kolegami, jak tych, którzy nie są moimi kolegami. Bo oceniam tylko i wyłącznie to, co widzę na ringu. U mnie bardzo ważna rzecz, taka ogólna zupełnie jest taka, ja po prostu mam bardzo dobrą pamięć, mimo wieku, do tego, co kto mówił przed walką, a później, co słyszałem w drugim wykonaniu. Także jak ktoś będzie chciał jakieś bajery wrzucać, opowiadać tutaj i tak dalej, a później wyjdzie na ring i się okaże, że jest zupełnie inaczej, to na bank ode mnie usłyszy. Na bank, 100%. To jest jedna rzecz, która mnie trochę razi, jeśli chodzi o polskie media. Mikrofonem, przepraszam was bardzo,
wiem dlaczego. Powiedziałem polskie media i rzuciłem mikrofonem. Ale nie, nie, żartuję. Brak rozliczania zawodników z tego za to, co powiedzieli. Naprawdę to widać. To naprawdę widać i ja tego nigdy nie rozumiałem. W dalszym ciągu tego nie rozumiem, a to jest sytuacja, która się ciągnie latami. Nie wiem, czy to jest spowodowane, czy jest to spowodowane jakimiś kontaktami z promotorami. Może lepiej nic złego nie napisać, bo na kolację nie zaprosi. Nie wiem, jaki to ma pomysł. Ale bardzo często jest i to jest bardzo proste do zrobienia, no bo sam robiłeś z kimś wywiad, wiesz, co mówił, a później wyszedł na ring i odstawił kupę. No to no proste, nie? To jest najprostsza sprawa, jaka jest do zrobienia, no ale każdy robi tak, jak uważa. Dawid Groch, witam serdecznie, panie przewodniku. Co pan sądzi, że Lara Grzyb osiągnie wielki sukces? Są Instagramy, ładne zdjęcia. Kontrakt z panem Wasilewskim będzie mistrzem świata, pozdro z Poznania. Nie mam zielonego pojęcia, kim będzie, bo to, że jest w tej chwili w stajni u Andrzeja, się tak brzydko mówi, nie, w stajni, nie, w grupie Andrzeja Wasilewskiego, czyli Knockout Promotions, no to wie pan, to automatycznie wielkiego sukcesu nie gwarantuje. Laura Grzyb musi się dalej rozwijać, walczyć z solidnymi rywalkami i powiemy, to dotyczy każdej osoby bez względu na to, kim ona nie jest po obu stronach oceanu. To u kogo trenujesz albo kto jest twoim promotorem, ci może maksymalnie pomóc. Natomiast jest pytanie, jeśli ci to pomoże, ten promotor wypchania ciebie, czy wstawienia ciebie na jakieś wysokie miejsce, czy to zostanie zweryfikowane twoim zwycięstwem. Bo to, że gdzieś byłeś, i zostałeś tam wepchnięty, bo twój promotor ma chody, wiele przypadków w polskim boksie ostatnio, wiele walk, kiedy tak było, to nie oznacza to, że już wygrałeś, bo ty musisz wyjść na ring i przekonać nas wszystkich, że to miejsce jest zasłużone. A niestety w wielu, wielu ostatnich przypadkach okazało się, że to miejsce jest no, lekką parodią boksu. Jeszcze jedno albo dwa pytania przelatuję, bo teraz jest parę takich pytań. Madrimow, co pan sądzi o tym zawodniku? Bardzo szczegółowe. Nie wiem, bo to taki nierówny gościu jest. Pan magiczny gościu się pyta. O, gościu się pyta. Nie wiem, ja nie jestem przekonany co do niego. Ostatnio w ogóle wielu takich pięściarzy z tych republik rosyjskich, którzy zapowiadani byli jacyś super killerzy, to zostają brutalnie zweryfikowani albo okazuje się, że są przeciętni. Także to, że ktoś jest z Kazachstanu albo z jakiejś innej republiki, Uzbekistanu, która na przykład ma super zawodników amatorskich, to nie oznacza, że to się będzie przekładało na ringi na poziomie mistrzowskim, bo to są ok zawodnicy, natomiast mówimy tutaj o poziomie, nie wiem, pierwszej piątki światowych rankingów. Fulton i Inoue, czy dałoby się zrobić i kto by wygrał, no to nie jest interesująca walka dla Inoue w tej chwili. Ja chcę zobaczyć Inoue kontra Filipino Flash. To jest walka, którą chciałbym zobaczyć. Pan Sylwester Zygmunt się pyta. Jeszcze dwa pytanka. Kogo pan widziałby jako kolejnego rywala realnego dla Michała Cieślaka? Ja nie wyobrażam sobie kolejnej dłuższej przerwy Michała lub pojedynku z kimś 300 no name z Węgier czy Gruzji, a z drugiej strony kto wyłoży w Polsce dolary czy funty na topowego rywala dla Michała? Ale to jest ten problem, wie pan, zawsze. To, co mówimy zawsze. Problem polega na tym, że te duże walki z udziałem Polaków się odbywają w 99% na wyjazdach, więc w tym momencie już jest taka jedna kreseczka w dół, no bo jak powtarzają promotory, no nie promotorzy, promotory jak powtarzają promotorzy, to po prostu w Polsce nie ma pieniędzy. To jest stwierdzenie, które słyszycie od każdego z promotorów w Polsce, czy nie ma, czy ma, no wiadomo, że ten boks w Polsce stoi zupełnie inaczej niż na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedaż biletów na poziomie 5-7 tysięcy to jest słabo. Natomiast u nas 5-7 tysięcy to podejrzewam byłyby czołówki gazet. No, ale no, wynika z tego to, że no, no nie ma tego boksu na wysokim poziomie. Kibic widzi, co ogląda. Coraz mniej takich jest, którzy nabierają się na takie różne okrzyki, że to przyszły mistrzowie świata i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu jest ten problem. No, dla Michała Cieślaka ja mówiłem prosto, napisałem artykuł na ten temat nawet, że dla mnie 2 lata to jest jego main event, jego musi być main event bardzo ważnych walk. Ja bym chciał, żeby zawalczył z zawodnikiem. No nie wiem, powiem wam tak, kogo ostatnio widziałem. Na przykład takiego Mana bym chętnie zobaczył kontra Cieślak.
tego, który walczył z Jerzewskim. Mana bym chętnie zobaczył, bo to byłoby fajne zestawienie. Żaden killer, natomiast chyba top 15, czyli powiedzmy 15 zrobi tak, wagę ciężką. Chociaż nie wiemy, bo ta waga ciężka to jest, przepraszam, junior ciężka to jest taka pomieszania. No. Ilu jest naprawdę takich nie do dotknięcia? 5? 6? Reszta to trudno powiedzieć, te różne wynalazki rosyjskie, papiny, nie papiny. Może są dobrzy, może nie są dobrzy, może nie są aż tak dobrzy. Także dla mnie takich 5-6, wśród nich jest Michał Cieśla, to są takie, gdzie wiemy, jaki jest 100% poziom. Natomiast reszta, wiecie na 100%, bo ja nie. Ja absolutnie tego nie wiem. Natomiast dlatego mówię, taki przykładowo, pan mówi kto, typ zawodnika i co potrafi. Taki man z ostatniej walki z Jerzewskim, bardzo chętnie bym go zobaczył Cieślaki. Uważam, że bardzo fajna walka. Ostatnie pytanie, Max 144 w części pierwszej. Jak środowisko pięściarskie postrzega mistrzów WBS lat 90. jako pełnoprawnych czempionów, czy tak jak dziś się patrzy na mistrzów IBO? Aż tak źle nie jest. Kolejne świetne pytanie dzisiaj. Aż tak źle nie jest. Natomiast wszyscy wiedzieli, że WBO było kontrolowane przez grupę niemieckich biznesmenów i tak naprawdę to była organizacja promotorska, a nie rankingowa. Czy się patrzy gorzej? Chyba tak. Nie miałem ostatnio dyskusji z nikim na temat, co myślałeś na temat WBO w latach 90., ale wiemy, w którą stronę, ja mogę tylko powiedzieć przez pryzmat Dariusza Michalczewskiego. Niektórzy z rywali Darka Michalczewskiego w main eventach to by w pozostałych organizacjach się nie załapali jako 10 pod rząd, 10 od dołu, gdzie jest 7 osób na sali i ta pani, co sprząta, czy pan, który sprząta. Także to było wtedy wiadomo, że te tytuły WBO to były tak pod kątem, no niby to organizacja rankingowa, ale tak naprawdę to my tutaj z Niemiec to wszystko kontrolujemy i nasi zawodnicy muszą być na topie. Także niespecjalnie się na to patrzyło. Ale to jest fajne pytanie, zadam kolegom na przykład z ringu, co oni na ten temat myślą, bo tam jest paru gości, którzy pamiętają tamte czasy, bo ta grupa dziennikarzy piszących o boksie się zmieniła przez te 30 lat, jak ja to robię. Są niektórzy, którzy uczą się boksu i to wyraźnie widać po tym, jak się zachowują na walkach pięściarskich, co dla nich jest ważne, a co dla nich jest nieważne. Jest grupa oldtimerów, do jakich ja się 100% zaliczam, który parę rzeczy już w życiu widziała. Także będę musiał pogadać z tymi, którzy pamiętają lata 90. Słuchajcie, pozdrawiam Was w części pierwszej. Nawet nie wiem, ile się nagrało, ale sporo chyba się nagrało. Pozdrawiam Was i do następnego.